Nie chciałbym się na YouTubie źle wyrażać, no ale ta rzeka, ten ciek wodny, nazywa się on... W dzisiejszym odcinku jedziemy przez wielki kolejowy plac budowy w Krakowie. Pokażę wam, co to za miejsce i jak zmieniło swoją rolę oraz wezmę was na obiad. Zatem zapraszam! W dzisiejszym odcinku, jak już widzicie w tytule, wybierzemy się do Wieliczki. Jest niedziela. Chciałbym tam zobaczyć, co można dobrego zjeść, w którym miejscu. A poświęcę na to te oto 50 zł. Zobaczymy, czy uda się za mniejszą kwotę. I każdy może powiedzieć, że to całkiem sporo pieniędzy. No ale przy dzisiejszych szalejących w górę cenach to wcale tak dużo nie jest. Oczywiście pojedziemy kolejami małopolskimi, szybką koleją aglomeracyjną. No i przy okazji po drodze poznamy jej historię, bo tutaj mamy taki, można powiedzieć, renesans tej linii kolejowej, ale wszystko wam na spokojnie za chwilę opowiem. Także ja mam na imię Janek, to jest kanał Janek Gada, ciekawostki, historie, podróże. Rozpoczynamy, czas start! No i właśnie oczekując na tramwaj, pojawił się pierwszy problem, o dziwo, w biletomacie. Ale najpierw parę obrazków z przejazdu linią numer 10 przez centrum Krakowa. Pierwsze niemiłe zaskoczenie, ponieważ chciałem zapłacić 50 w automacie tutaj, żeby kupić bilet na przystanku. Podało mi, że za wysoki za wysoki nominał banknotu. No i niestety nie udało mi się kupić. Na szczęście udało się to już w tramwaju, bo miałem tam 4 zł w bilonie właśnie, więc na szczęście jestem już blisko przystanku peronu, gdzie będziemy startować. Przy okazji, zmierzając w kierunku Kraków Główny peronu, jestem tuż przy budynku dawnym dworca głównego w Krakowie. To chciałbym wam powiedzieć, że te nasze podróże nie ograniczą się tylko i wyłącznie do Krakowa, do Małopolski, Polski. Oczywiście, jeżeli oglądacie to jakiś, nie wiem, rok od dodania, czy więcej, to już pewnie to wiecie i to widzicie na moim kanale. Tymczasem idziemy, kierujemy się ku przejściu tutaj na perony. Przy okazji zobaczymy, czy dobrze idę, bo nie wiem, gdzie dokładnie, gdzieś przy peronie 5 jest biletomat kolei małopolskich. Tam sprawdzę, czy akurat właśnie uda się mi kupić bilet tą 50, czy będzie kolejne niemiłe zaskoczenie. Cóż, zaraz to sprawdzimy. No to co, mamy kupione w kasie biletowej za 4,50 i czekamy na 11.42, żeby pojechać, ale nie będę sam jechał tam. Jakoś tak się zapomniałem, by pokazać wam, z kim dzisiaj jadę. Chodzi oczywiście o mojego przyjaciela Kubę i jego dziewczynę Olę, ale już to, co was interesuje, pokażę, czyli kupowanie biletu w składzie. Ja oczywiście wcześniej nie kupiłem mojego biletu w automacie, tylko w kasie biletowej, która w niedzielę była czynna na dworcu głównym w Krakowie.
Zatem ruszamy. Tak. Dzisiaj, tak? Odcinkowy. Najpierw wyjedziesz w Kraków Główny. Dobra, jak widzisz, to możesz kliknąć. I Wieliczka Rynek. Co widzicie? Wieliczka Rynek Kopalni. Dobra. Ja muszę iść gdzieś pod wejście tutaj, żeby pokazać z okna pewne rzeczy. Już minęliśmy przepust na ulicy Lubicz. Te apartamentowce są w miejscu browaru Lubicz i dosłownie za moment widzimy budynki szkoły jezuickiej Ignatianum i oczywiście obok Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przy ulicy Kopernika. My powoli wjeżdżamy na estakadę i za oknem widzimy stare kamienice w części Krakowa Wesoła. Tutaj mieszkańcy bardzo się irytowali, że pociągi dosłownie będą im wjeżdżać do mieszkań przy modernizacji i dobudowie torów. Tymczasem my już jesteśmy przy hali targowej i widzimy nowiutki przystanek kolejowy, który w tym miejscu powstaje. W tle również widać lodowisko Krakowi. A jeszcze jedno, w miejscu, gdzie jest ten parking dla samochodów, za dzieciaka chodziłem na małą taflę lodowiska, dzisiaj po niej już nie ma śladu, a tuż obok widzimy korty tenisowe. Tymczasem skończyła się estakada i zaczął robiony od nowa nasyp kolejowy wzdłuż ulicy Halickiej na Kazimierzu, gdzie został poszerzony, by zmieścić 4 tory kolejowe. Po drugiej stronie kiedyś dochodziła tutaj linia kolejowa, tak zwana kocmyżówka, ale jak ktoś ogląda mój kanał, to pewnie już widział odcinek na jej temat. Zresztą w sumie nawet 2 takie powstało. A my już wjeżdżamy na nowe mosty na Wiśle i przejeżdżamy na stronę Zabłocia, gdzie też kolejowo jest renesans i też o tym znajdziecie odcinki na moim kanale. W budowie jest też kolejny przystanek na Zabłociu. Co ciekawe, tutaj widzimy pewien bezsens. Aby zamknąć projekt unijny, mając już w planach kolejną rozbudowę, potrzeba było wszystko zbudować, by za niedługo w części to zburzyć. Ech, szkoda słów. Jedziemy dalej i zobaczcie. Ostatnio pokazywano łącznicę kolejową w kierunku Skawiny z zupełnie innej perspektywy niż w jednym z ostatnich moich wideo. Składy kolei małopolskich, a przed nami ciąg dalszy w budowie, a raczej przebudowie. Kiedyś stacja kolejowa Kraków-Płaszów, nazwijmy to delikatnie, lekko straszyła. Obecnie w tym miejscu buduje się ogromny terminal przesiadkowy z kierunków południowych i wschodnich. Również są połączenia z estakadą pieszo-rowerowo-tramwajową,
Także przy dobrej strategii będzie to na pewno drugie po Krakowie Głównym miejsce przesiadkowe dla ludzi podróżujących pociągami. Dobrze, że coś się tu dzieje i zresztą sami to zobaczcie. Miejmy na razie tymczasowo odcięte rozjazdy kolejowe prowadzą do starej lokomotywowni w Płaszowie. Świetnie to miejsce pokazał w jednym ze swoich odcinków Złomnik. Tutaj dosłownie parę sekund od niego z filmu, ale link zostawię wam w opisie. Ja za to liczę, że w końcu ktoś wpadnie na pomysł, by w tym miejscu zrobić jakąś mega miejscówkę, może Muzeum Kolejnictwa, oby nie poszło to pod wyburzenie. Chwilą widzieliście perony, zapewne przeładunkowe, a my dojeżdżamy do przystanku Kraków-Prokocim. Jak widzicie, wszystko tutaj będzie nówka sztuka. Po drugiej stronie naszego składu wyłania się już betonowa wieża do nawęglania i nawadniania parowozów, która już nie jest użytkowana. Dokładniej to elewator węglowy, tak zwany bunkier amerykański i pochodzi on z połowy XX wieku. I tak, powstał on jako jeden z nielicznych ze środków Stanów Zjednoczonych w komunistycznej Polsce po II wojnie światowej. Konstrukcję zaprojektowały zakłady w Chicago i elementy czterech takich wież zostały wysłane do Polski. Zresztą cały temat pomocy UNRWA to chyba rzecz na osobny odcinek. Zdjęcia tego obiektu znalazłem na stronie strażnicyczasu.pl, a są one autorstwa Karoliny Kot. A my już odbiliśmy z trasy w kierunku Tarnowa, zatrzymujemy się na przystanku Kraków-Bieżanów, a jedziemy linią zaskakującą. I jeszcze w latach 90. XX wieku przejechalibyście pociągiem do Wieliczki, ale później ta linia kolejowa okazała się nierentowną i ją zamknięto. Później zaczęło się szabrownictwo. No i ta historia skończyłaby się bardzo niechlubnie, pewnie jak rozebrane tory do Niepołomic, gdyby nie piłka nożna. Kiedy Polska zdobyła organizację wspólnie z Ukrainą Euro 2012, wtedy postanowiono odbudować tory i całą infrastrukturę. Dzisiaj zarówno dla mieszkańców, jak też turystów jest to świetny środek transportu ze ścisłym centrum Krakowa. Tymczasem my mijamy kolejny przystanek Kraków-Bieżanów-Drożdżownia i zaraz wyjedziemy z granic miasta, przejeżdżając pod autostradą A4, czyli południową obwodnicą Krakowa. We'll be right back.
Ruszamy ze stacji Wieliczka Bogucice, która jeszcze w latach 90. nie istniała i jest to zupełnie nowa stacja. Pewnie powstała z racji coraz większej ilości budynków mieszkalnych w tym miejscu oraz nowego centrum handlowego. Dosłownie moment po ruszeniu przecinamy starą szosę do Tarnowa, czyli drogę krajową 94, i dosłownie moment później wjeżdżamy już bardzo szybko do centrum Wieliczki, przecinając po wiadukcie kolejowym ulicę Prezydenta RP Gabriela Narutowicza i od razu tym sposobem dojeżdżając do przystanku Wieliczka Park, dawniej stacji kolejowej Wieliczka. Jeszcze wrócimy na koniec dzisiejszego wideo, a ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedno miejsce, ten ślepy tor. Też pokażę wam go później, ale prowadził on do kopalni soli w Wieliczce. Dzisiaj po nasypie kolejowym nie ma już śladu, ale w tle widzimy m.in. tężnię solankową, równocześnie dojeżdżając do ostatniego przystanku na linii kolejowej 109, czyli Wieliczka Rynek Kopalnia, chociaż kiedyś było inaczej. I zaraz wam o tym opowiem. I mamy pięknie Wieliczka, tutaj Wieliczka Rynek Kopalnia, ale tu kiedyś wcześniej nie kończył biegu pociąg, tylko jechał dalej, ale to zaraz zobaczymy sobie. Widzicie? Będzie. Tak jest. Uwaga, bo nie ma z tego. Ale czy nam spodek nie wysunął? Popsuli. Ja się na pewno przez to, żeśmy tak na każdej stacji drzwi otwierali. Tylko trzeba jeszcze dodać, że tutaj jak pociąg rusza, to w kierunku Krakowa Głównego, a następnie jedzie w kierunku lotniska, tak? Bo to jest tylko stacja tak jakby pośrednia. No tak. No tak. A my idziemy teraz właśnie w kierunku traktu solnego, a trakt solny to miejsce, gdzie kiedyś dalej jechał pociąg w kierunku centrum Wieliczki i zresztą to jest bardzo fajnie zachowane, zaraz to zobaczycie. Zostało baterii 4%. Zaraz będziemy kończyć i przestawić. Ale tak, dawniej to był przejazd. Kategoria tak. A jest. O, a tutaj zawsze jak jest kebab u Daniela, to tutaj zawsze jest kebaba. Tutaj zawsze je Kuba kebaba. Tak, tam. Ale dzisiaj nie idziemy na kebaba. Dzisiaj nie kebaba. Dzisiaj zjemy tak prawdziwie polski obiad. Tak. Także tak, ja zaraz muszę zmienić baterię, bo to ciachnie się, ale jeszcze kawałeczek. Wiem, że kochacie u mnie archeologię kolejową kontra współczesność, zatem tak to wyglądało w latach 30. XX wieku. Następnie w latach 90. również XX wieku. Później znalazłem zdjęcie z 2007 roku, zabytkowy pociąg prowadzony lokomotywą. Następnie 2008 rok i wagon EN81006 i jeszcze z podobnego okresu dogrzebałem się do takiego właśnie zdjęcia, kiedy tor jeszcze tutaj istniał. A tak to wygląda obecnie w 2022 roku. No i jesteśmy właśnie pod jednym z szybów, a tuż obok mamy zamek w Wieliczce, Muzeum Żub Krakowskich. To co, chodźmy. A więc czas na kącik krajoznawczy.
jak wam się podoba wycieczka? Bardzo fajna wycieczka. Fajna sprawa. Kiedy ostatnio byliście w Wieliczce? To zależy, czy pytasz, czy przy okazji roboty, czy nie. Nie, no nie roboty, tak ogółem. Łopanie, to ja nie pamiętam kiedy. Dobrze. Mamy już prawie na rynku. No i co, wchodzimy na rynek w Wieliczce. Może tego nie będę nagrywał, nie puściłem nagrania i lepiej tego nie powtarzajmy, co mówiliśmy. Mhm. Ale pójdziemy sobie jeszcze w kierunku tutaj szybu. Popatrzmy się. Piękna Wieliczka. Chociaż pogoda dzisiaj nam nie sprzyja. Swoją drogą jeszcze spojrzę na zegarek, ponieważ z domu wyszedłem po godzinie 10, żeby dojechać jakoś tak, żeby być chwilkę, 20 minut spędziłem gdzieś czekając na pociąg, nawet 25, i teraz sobie zobaczymy, jest godzina 12:25, czyli w okolicach 2 godzin, tak? Zeszło mi to, żeby dojechać na stację, poczekać na pociąg i dojechać tutaj, no i teraz już robię spacer jakiś 15 minut i powolutku przemieszczam się dalej. Także no taki fajny, spoko sposób gdzieś na pojechanie na chwilę, żeby odpocząć sobie od Krakowa. A my już jesteśmy pod kopalnią soli w Wieliczce, szyb Daniłowicza. Jakbyśmy się chcieli zmieścić 50 zł, to by nie dało rady, żeby od razu tam zjechać na dół, dostać się. Tu trzeba jeszcze sobie rezerwować. Teraz musimy się nieco oddalić od ścisłego centrum Wieliczki, przejść przez park, ale tam dla was też mam pewną ciekawostkę. Nie wiem, czy wiecie, ale teraz jeszcze podchodzę w jedno miejsce, żeby wam pokazać, ponieważ nie chciałbym się na YouTubie źle wyrażać, no ale ta rzeka, ten ciek wodny, tak można powiedzieć, ma dość osobliwą nazwę. Ten, który wam właśnie w tym momencie pokazuję, a mianowicie nazywa się on Srawa. Wracamy właśnie do restauracji, gdzie będziemy spożywać coś. Ma na Google chyba 4,4, jeżeli chodzi o gwiazdki. I zobaczymy, jak to wyjdzie. A jest to tuż przy stacji paliw. Zobaczymy, ponoć jest to czynne. Zobaczymy, jak tutaj będzie. Zaraz się wszystko nam okaże. No to jest kawałek od centrum, to od razu wam mówię. Jeżeli byście chcieli tutaj coś zjeść, to trzeba się najlepiej wysiąść po prostu na przystanku Wieliczka Park. Tak. Także co? Jesteśmy i zobaczymy, czy to działa w ogóle. Działa to? Czy to jest gdzie? To chyba ta. Tak jest? Jest. Jesteśmy. To jest tuż przy stacji paliw. A, tam niepotrzebnie. Ja mam dzisiaj ochotę na schabowego. Zobaczymy, jak to wygląda. Wchodzimy. Jest schabowy tam. Jest w daniach głównych tradycyjny kopiec schabowy. Tak ci może potrzymać? Proszę bardzo. Tutaj po lewej jest tradycyjny kopiec schabowy. Pokazuję wam menu, jakbyście chcieli tutaj się zjawić. Jeszcze? Inne jeszcze zobaczymy. Dobra, mam dużo gotówki. Mamy śniadania, desery, napoje gorące, napoje zimne. Jedzenie było dobre, a wybierałem takie z jednym dolarkiem na Google, jak spoglądałem. Jednak nie wiem, czy go polecać. Zresztą widzicie, co jedliśmy, ale pani, która nas obsługiwała, powiedziała nam, że niedługo właściciel sprzedaje ten lokal. Nazwijmy to bistro, jadłodajnie. Zatem, jeśli się tu wybieracie, to miejsce to już może nie istnieć lub oceny mogą być niewiarygodne. Jednak, co warte uwagi, nie zmieściłem się w moim budżecie. Zapłaciłem za dwudaniowy obiad razem z napojami za siebie ponad 52 zł, także inflacja, można rzec, daje ostro po garach. Ale,
Po obiedzie czas obejrzeć dawną stację kolejową Wieliczka, obecnie Wieliczka Park, a także pewne archiwalne zdjęcia. I tuż obok niej znajduje się też parę innych kolejowych ciekawostek. Właśnie takie rozwiązanie jest tutaj, że poza tym, że mamy oczywiście tej perony, mamy również z tyłu za mną, można sobie zaparkować samochód na park and ride parkingu, to mamy tutaj, jak widzicie, zachowane fajnie tutaj właśnie dawne tory kolejowe, ale również jak się obejrzymy, to tutaj został fajnie zbudowany takie miejsce tutaj właśnie, żeby się przespacerować. Że tam chyba z tyłu nawet można sobie, tak, można sobie z tyłu nawet tutaj siąść. Także no fajne rozwiązanie tutaj jest tego wszystkiego. No i dawny budynek dworca kolejowego, który chyba teraz nie jest używany, jak z tego co widzę. No ale jest to fajna realizacja, fajnie jest to przygotowane. Oczywiście te tory, które tutaj widzimy, one są już odcięte od całej infrastruktury, możemy sobie zobaczyć. Także super, podoba mi się właśnie. Chciałbym, żeby w większej ilości miejsc w Polsce właśnie coś takiego było. I jeszcze jeden malutki detal. Po drugiej stronie całkowicie torów możemy sobie też zresztą tutaj przejść, bo jak widzicie, można dojść właśnie w tamtym kierunku. Mamy również budynek dawny cegielni w Wieliczce. To taka ciekawostka. Przed chwilą uciekł nam pociąg i tutaj Olce nie jest bardzo zadowolona, bo niestety dzisiaj nie jest mega ciepło, chmury są, ale damy radę czy nie damy rady? Damy radę, oczywiście, że damy radę. No, kto jak nie my. A tutaj właśnie idziemy sobie właśnie wzdłuż torów, które zapewne prowadziły też do kopalni soli w Wieliczce. A nie, tutaj ja pamiętam, tutaj była taka kiedyś bocznica, przecież pamiętam, że tak za mało lata, ona się po prostu tutaj kończyła. Może rzeczywiście kiedyś szła tam dalej, ale ona się po prostu tutaj na drodze kończyła, bo tory ogółem szły tutaj, jak mamy cały czas ten parking i one tam się urywały. Właśnie tutaj odchodził ten nasyp kolejowy, co wam wspominałem wcześniej, w kierunku tutaj obecnie tężni solankowej. Kiedyś po prostu tutaj był w kierunku zakładu, gdzie przetwarzano już sól. A dzisiaj macie drogę w tym miejscu. A my idziemy dalej traktem solnym, jednak zdecydowaliśmy, że pójdziemy sobie na spokojnie w kierunku stacji Wieliczka, rynek kopalnia, tak się nazywa. No i to jeszcze widzimy, jak to się nazywa? Bo ty, Kuba, ty tam się znasz, te takie przejście, tego one się nazywają, jakoś tam mają tam oznaczenie? No to jest przejście, tylko to jest kategoria E. Kategoria E, no widzicie? Tak, przejście dla pieszych. Warto dlatego wziąć kogoś, kto pracuje na kolei. A my idziemy dalej. Przypominamy, że bilety na Kraków lotnisko są spora droższe, jakby coś chciał się ktoś kiedyś wybrać. Tymczasem ja zawsze was zapraszam do komentowania, również dzisiaj to robię. Zapraszam tak samo do lajkowania, udostępnienia dalej mojego wideo, tak żeby to troszkę się podniosło. No i jeszcze chciałbym oczywiście gorąco was zachęcić do subskrybowania mojego kanału, klikania w dzwoneczek, a także możecie mnie wesprzeć, na co bardzo gorąco zapraszam. I co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i do następnego. I pamiętajcie, ruszamy dalej nie tylko w Polskę, ale również w Europę. Ale to na spokojnie. Zobaczycie wszędzie, gdzie się wybierzemy. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!